Zakończyła się 22. pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Tegorocznemu spotkaniu przyświecały słowa błogosławionego Carlo Acutisa: mój plan na życie, być zawsze z Jezusem. Tegoroczne spotkanie młodych na Jasnej Górze rozpoczęło wspólne nabożeństwo majowe. Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko Stworzyciela, módl się za nami. Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia. Przewodniczył jej ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Musimy mieć także tych przewodników na drodze naszego życia duchowego, którzy sprawią, że w czasach zamętu nie dokona się w nas duchowa katastrofa. I Pan Bóg na te czasy daje nam właśnie młodego patrona. Błogosławionego Carlo Acutisa, którego słowa mój plan na życie, być zawsze z Jezusem, były hasłem przewodnim tegorocznego spotkania młodych na Jasnej Górze. O oprawę muzyczną mszy świętej zadbał zespół muzyki sakralnej Lumen. Kolejny punkt pielgrzymki to uwielbienie z błogosławionym Carlo Acutisem, który w relikwiach razem z młodzieżą obecny był na jasnogórskim szczycie. Czy masz przyjaciela? Kogoś, kto jest oparciem w chwilach smutku i komu możesz powierzyć nawet najgłębiej skrywany sekret? Carlo Acutis miał takiego przyjaciela. Tym przyjacielem był Jezus Chrystus. Carlo wiedział, że jego przyjaźń nie przetrwa, jeśli nie będzie jej pielęgnował. Ilekroć czuł w sercu, że zawinił, przepraszał i postanawiał poprawę. Tegoroczną pielgrzymkę młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę zakończył wspólny apel maryjny. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 28 maja przyszłego roku.